Dzień dobry. Przyjrzyjcie się naszym skarbom. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Hej, wiesz co? No? Co się wydarzyło, zanim przyjechałeś? O, sam nie ukuła. Puchniesz? Już mi spuchł. Pokaż. Ten palec utupnił. No faktycznie masz spuchnięty trochę. Już nie, już przeszło trochę. A naprawdę osa? Tak, osa. Bo była tu, na tych szczebelkach. Na tych szczebelkach? Te szczebelki to się nazywa żaluzje, wodeczku. O, właśnie. Co umiera? Bo jedno gryzie i umiera, drugie... To chyba ona ugryzie i umiera. Pszczoła nie umiera chyba po ugryzieniu. Pszczoła, osa. Tak. Nie giną. Nie giną. Czyli osy kilka to razy... No pszczoła. No tak. Serio? A, umiera, no tak. Pszczoła, na odwrót, okej. Okay. Jak się żyje w mieście, wypadałoby wiele rzeczy wiedzieć. Okay, czyli odleciała? Ugryzła cię i odleciała? Tak. Czyli osa. No ale tu myślałem, że wiesz, że na przykład ugryzie i umrze tam za minutę, pięć czy coś. Że jeszcze chwilę minie. A to ja nie wiem, jak to wygląda. A nie, bo to pszczoła zostawia stary pół ciała razem z... Nie, no nie płcia, no żądło. Niszczy niektóre narządy wewnętrzne, przyczepione do niego i do tego umiera. W każdym razie, bo była sobie tu na tych szczebelkach i chciałem ją jakoś tak, wiesz, w taką szmateczkę złapać, żeby nie zgnieść i wyrzucić. Kubek albo szklanka do tego są dużo łatwiejsze. Jak przez te szczebelki, bo ona to wchodziła za te szczebelki tam w tyłem, jak, wiesz, okay. Jak miałem to kubkiem zrobić. To podnieś żaluzję najpierw. To bym ją też zgniotł, bo ona była pomiędzy tymi szczebelkami. Okej, okay. No dobra. No i wziąłem tą szmatkę taką kuchenną, złożyłem dwa i ten. I za mało. I tak cię ugryzło. I tak mnie ugryzła przez tą szmatkę. To jakie to żądło musi być długie? Nie, no właśnie nie żądło, ona gryzie. Ona gryzie? Tak mi się wydaje. Jak? Danusiu, ty naprawdę w to wierzysz? Jak gryzie, czym? Myślę, że gryzie... Buzią? Tak, tak, tak. No tak, tak, tak. Nie. Przecież to za małe to jest. A, osy... Aha, bo osa ma żądło bez haczyków. Rzeczywiście! Nie pamiętam, stary, kiedy ja ostatnio patrzyłem na owada. Kiedy ja ostatnio, stary, miałem żądlenie osy? Trzmiela widziałem ostatnio. Congratulations. Pijesz coś, na przykład tu, i by ci wleciała osa, i by cię dużo uniło, to stary, możesz umrzeć? Jak jesteś uczulony, to w ogóle możesz umrzeć. No, dziwne, nie? No wiesz, ludzie mają uczulenie na orzeszki. Są ludzie, którzy mają uczulenie, ostatnio się dowiedziałem, że możesz być uczulony na brzoskwinie, tak, że możesz chyba umrzeć. Od jedzenia brzoskwiń, ale jeżeli je upieczesz, to jest okej. Okay. Brzoskwinie. Jak można być w ogóle uczulonym od czegokolwiek? A ty nie jesteś uczulony? Nie. Czasem mnie brzuszek boli, jak coś zjem, ale nie wiem. Ale jak co zjesz na przykład? Właśnie, kurde... Dwa maczkiery? Ostatnio od karkóweczki, ale to się stale u mnie pojawia... To mówiłeś ostatnio. Randomowo się u mnie pojawia czasem. Ale żygałeś? Nie. Nie, to... mówiłeś, że nie żygałeś. Dobrze, że gadałem o takich rzeczach. To jest ważne, żeby móc... Wiemy, że to jest reality show, więc... To jakby... jest trochę reality show. Z mocą. A to jest tylko reality show. Ale od karkóweczki było ci niedobrze, faktycznie. Dobrze, chociaż to mówię. Jakieś konkrety są. Matko, co ktoś, się stało? Ktoś włączy ten odcinek, zobaczę, o czym oni gadają. Taka nowa osoba, nie? Za bardzo patrzysz oczami innych ludzi na siebie. Spójrz na siebie oczami siebie. Weź się, tato. Nie przejmuj się, że ktoś włączy i sobie coś pomyśli. No to dobrze, no niech sobie włączy i sobie coś pomyśli. Jesteś pokrytą krawą. Czemu? No bo ty o tym myślisz. O czym? No co pomyśli ktoś, jak włączy? I zapada taka niezręczna cisza, co nie? Najbardziej pracowite narody świata. Polacy to pracusie. Niemcy wręcz... Wziąłeś jakiś, wszedłeś na jakąś losową stronę, klikasz losowy artykuł? Nie, to jest dobre. To jest dobre? No i dobre. No, z Eurostatu. Dobrze, dane okay. Z Eurostatu. Dane z Eurostatu. Chcecie... Osy żądlą cztery razy... Chcecie jak na studiach? Okej, okay, dobrze. Ja miałem dużo w zajęciach Eurostatu na UEK-u. Mam wrażenie, że połowa moich zajęć to były coś z Eurostatu. Okej. Okay. Polacy to pracusie, jak się okazuje. No właśnie, czy to dobrze, czy to źle? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. No nie najlepiej. No właśnie, bo zaraz jak zobaczymy, kto jest na czele tej listy. Grecy i Polacy. I? Kto jest trzeci? Węgrzy? Rumunia jeszcze. A, Rumunia jest. W 2022 roku Grecy spędzali w pracy średnio 39,7 godzin tygodniowo, choć w poprzednich latach było to ponad 40. Razem z Grekami ex aequo pierwszą pozycję zajęła Rumunia. W przypadku Rumunii możemy mówić o wzroście długości pracy w ostatnich latach. Średni czas spędzony w pracy w Polsce wynosi 39,5 godziny w tygodniu. Można śmiało powiedzieć, że należymy do najbardziej pracowitych narodów w Unii Europejskiej. Tylko to nie określiłbym tego pracowitych, właśnie, zapracowanych. Właśnie też mi się tak wydaje, że oni nawet sami tutaj na samym końcu tego artykułu. Z interpretacją danych należy być jednak ostrożnym. Mniejsza liczba godzin pracy nie wiąże się z większym lenistwem, a produktywnością danego narodu. Związane jest to z wieloma czynnikami, automatyzacją, kulturą pracy, poziomem infrastruktury transportowej Dokładnie. W kraju czy kapitałem ludzkim. To właśnie dzięki tym czynnikom Niemcy mogą pracować krócej, aby znacznie bogaci od Polaków Dokładnie. I Greków. No, ale powiem ci, teraz powiedziałeś coś, co jakby Jarosław Kaczyński usłyszał, to by ci powiedział, że naprawdę jesteś antypolakiem.
Czemu? No bo Jarosław Kaczyński ostatnio... Chcielibyśmy się chyba rozwiedzieć. Okay. Jarosław Kaczyński pokazywał ostatnio taką teczkę, gdzie ma taką tabelkę. I tam z tej tabelki wynika, że wszystko jest na niebiesko w Polsce. On ma taką teczkę i ma taką tabelkę. A trochę konkretniej? Jest takie opracowanie. Ja nawet nie mam w teczce, ale powtarzam, ja mam pewne kłopoty i... Nie przyniosłem tu na salę. Jest pan nieprzygotowany. Przyszedł pan normalnie na lekcję bez zadania domowego. Tak to wygląda, panie prezesie. Ale ma, bo mówi, że ma. Mi zawsze na to pani od matematyki, pani Motakowa, pozdrawiam serdecznie z podstawówki. Ja zawsze mam różowego słonia w domu. Już tutaj by to całe słyszałem. To bardzo dobra rzecz. Dobra rzecz. To jeszcze się uda przynieść. A może się uda jeszcze przynieść. I ponoć jakiś poseł wstał i pobiegł, żeby szukać tę teczkę. Zobaczysz. Otóż... Wstał poseł. Od razu ruszył szukać tej teczki i tej tabelki. Widzę. Otóż... Wstałeś. Nigdy ci tak nie zapomnę. Nie, no będzie właśnie. Dla mnie ważne. A, że będzie, tak, tak. O, jest taka tabelka. O, jest taka tabelka. Zgadnijcie państwo, które państwo ma wszystkie rubryki na niebiesko. No. Owszem, Polska. Dziękuję. Tak, Polska. I teraz popatrz. I o, cyk, tabelka. A tutaj... Zobaczcie państwo. Pan dyrektor... Dostarczył mi tą tabelkę, no z daleka to nie będzie widać, tutaj nie ma żadnego ekranu. Dobrze, proszę państwa, to Polska jest tutaj, każdy może zobaczyć, że tu jest tylko... No nie, każdy nie może zobaczyć, przed chwilą pan to powiedział. A i co z tego? To wygląda, jakby ktoś pobiegł wydrukować jakąś kartkę. A, że to wyjął, nie jest ta kartka. Nie wiem, a nieważne, wyjął jakąś kartkę, coś pokazał na jakiejś kartce. Tu. O, tu. Aha, nie, no to git, panie naczelniku. To lecimy w to. O, tu. Ale mam nadzieję, że to jeszcze zostanie pokazane. Oczywiście. Jeszcze jest wykres pracy w nadgodzinach. O, i tu ciekawe, no, Grecja to, no, to tak jak już jest w czołówce, no to już niech tam zostanie. Ciekawe. Ale tu masz Włochy, Francję. Ciekawe, Portugalia? Portugalia, no. Czy jesteśmy tu gdzieś, Hiszpania. Belgia. Wow. Tak, a najmniej nadgodzin robi Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Węgry. O, i tu jest ile rocznie, a to jest 2017, co prawda, no, ale nadal, ile no. rocznie się pracuje. No, stary. Malta jest. Porównanie z Niemcami. Oni pracują 1300 godzin rocznie, pracujemy 2000. A to też nie jest zwykła wykładnicza zależność, że im dłużej dany kraj pracuje, tym bardziej jest cofnięty. Jest coś Nie, ale jak zobaczysz sobie dół stawki, czyli kraj, gdzie się pracuje najmniej, to są same bogate kraje. Niemcy, Dania, Holandia, tak. Francja, Luksemburg, Belgia, Szwecja, Austria. Patrząc na całą dolną połowę stawki, to są bogate kraje. Tak. No właśnie to jest to co on tutaj mówił, nie? Że to jest system naczyń połączonych, nie? Że masz i automatyzację, i kulturę pracy, i poziom infrastruktury transportowej, i kapitał ludzki, że na przykład ludzie są bardziej lepiej wykształceni, czy coś takiego, nie? Ja chciałbym ci pokazać, skoro już mówimy o pracy, chciałbym ci pokazać, jak w Ameryce chciano wprowadzić komunizm. Cały czas wprowadzają. No ale to właśnie chcę ci pokazać, jak chciano wprowadzić komunizm i jak ludzie reagowali. Bardzo proszę. Still, any attempt to restrict drinking and driving here is viewed by some as downright undemocratic. Że jak wprowadzono zakaz możliwości picia alkoholu za kółkiem. No bo kiedyś tak można było trochę wypić i sobie jechać. W sensie nadal w niektórych stanach nie możesz mieć, w trakcie policjant nie może zobaczyć otwartego napoju alkoholowego, a kiedyś można było. Still, any attempt to restrict drinking and driving. By some is downright undemocratic. This kind of getting communist when a fella can't put in a hard day's work, put in 11, 12 hours a day, and then get in your truck and at least drink one or two beers. One or two beers, man. There's laws where you can't drink when you want to. You have to wear a seatbelt when you're driving. You have to wear a seatbelt, man. Pretty soon we're going to be communist country. Stary, tak Amerykę zmieniono w komunizm. Nie można pić za kółkiem, trzeba mieć zapięte pasy. Prosta droga do komunizmu. Lenin, jak to widzi, to się uśmiecha przez grób. Można było walnąć sobie piwerko i jeździć bez pasów. I komu to przeszkadzało? Czyli teraz nie można? No chyba tak to w tych Stanach jest, chyba teraz. No tak, no zwariowali. I pasy też trzeba mieć? Proszę państwa, to są ręce. To są ręce, które opadają. Stary, a propos telewizji. Mimo, że to nie jest a propos, bo gadaliśmy o pracy. Ja ci jeszcze o majówce nie zdążyłem jednej rzeczy powiedzieć. O, twojej majówce. O mojej majówce, która była w, jak już mówiłem, Słupieni. Wieś w Polsce, Słupienie. Pięknie, malowniczo, jezioro. Byliście kamperem? Nigdy już nie pojadę. Nie wiem, czy nigdy nie pojadę, ale nie byliśmy w domku. Zaglądaliśmy na ten domek. To jest dalej niż Suwałki na północ. Ile jechałeś? 3 godziny? Z Warszawy? Nie, więcej. I to jeszcze w majówkę? 5 w sumie. 5? No, normalnie się pojedzie 4 coś. Co chciałeś tak daleko? Chciał ci jechać. To jest pięknie. Ale nie miałbyś tak samo fajnie... Nie. Tam pięknie. Pięknie. Naprawdę było pięknie. Warto było jechać. No wiesz, do ciebie, kuźwa, co drugi tydzień jeżdżę 3 godziny. Więc tą jedną godzinę ekstra, jak dołożyłem, żeby pojechać gdzieś, żeby było ładnie, to naprawdę nie jest aż taka różnica. I słuchaj, jestem sobie tam. I w domu miało być Wi-Fi. Tak, nie było.
To zapomniałem zrobić. Miałem ci zrobić zdjęcie routera. Stary, jakbyś zobaczył ten router, to byś powiedział: Karol, to nie może działać. Nie wiem, co to była w ogóle nawet za firma. To nawet nie był jakiś TP-Link. To był no name router. Jak wszedłem do mieszkania, bo pan mówi: jest internet. Ja mówię: czy jest tam zasięg? Ja pana zapytałem, czy jest zasięg? On mówi: nie, no zasięg jest. Ale jest w ogóle Wi-Fi w domku. Ja mówię: a jest Wi-Fi, a to nie ma problemu. Przyjeżdżam do domku i widzę ten router. Ten router był biały, był tej wielkości, był taką kosteczką. Nie zrobiłem ci zdjęć, a to był taki no name AliExpress mada... Kurczak. Router, który widział sieć, nie było żadnego internetu przez... No po prostu nie było internetu. I zasięg był taki, że w domku była jedna kreska 3G, nie? To, co ci mówiłem, żeby mieć jakikolwiek zasięg, trzeba było wyjść na drogę, nieważne. Ale teraz, co jest najlepsze i o czym chciałem powiedzieć, to telewizja, stary. Otóż tam łapało tylko jeden MUX. A, mówiłeś, TVP tylko. Tylko kanały TVP. TVP 1, TVP 2, TVP 3 regionalny Białystok, TVP Historia, TVP Sport. Koniec. Stary, jaka pralka. I sobie pomyślałem, pralka. Jeżeli są takie regiony Polski, a ewidentnie są, kiedy masz telewizję i nie masz dostępu do internetu, albo masz słaby internet, albo jesteś osobą, która nie korzysta za bardzo z internetu i masz dostęp tylko do telewizji publicznej, no to ja mi się naprawdę wiele rzeczy otworzyło w głowie klapek. To ja już teraz rozumiem. Serio, oglądałem sobie TVP 1 maja, oglądałem sobie TVP 2 maja, oglądałem sobie TVP 3 maja. To, co tam się dzieje, to jest jazda bez trzymanki, stary. To jest naprawdę jazda bez trzymanki. Tam Polska jest idealna. Ja nie wiedziałem, że Polska jest tak świetna. Ja się nie spodziewałem. Znaczy, mi chodzi tylko o to, że jest grupa ludzi w Polsce, którzy mają dostęp tylko do takich... To nie jest grupa ludzi, to jest duża grupa ludzi. No ale to jest grupa ludzi. Która... ma dostęp tylko do takiej informacji. I tak. To nie jest dobre. No to nie. Niezależnie od tego, kto rządzi. To na pewno. O, jest rozpiska nawet. Czyli który ty miałeś? Trójkę. Ten. Trójkę. Ten. Dobra, i byłeś gdzie? Tu byłeś, tak? To był to jest. Poczekaj, to ma duży zasięg. Jeden taki tam nadajny. Wow. No i widzisz, nie ma żadnego innego, nie? Nie no, ma, bo to zaznaczyłem tylko jeden. Aha, okej, okay, dobra. Aha, czyli jak ktoś się nie zmienia, to znaczy, że on ma i jedynkę, tak, i trójkę. Tak, ten. Tak, 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 tak. Okej, okay. A ten to jest co? To jest dwójka. A, czyli tutaj może oglądać tylko TVN. To nie łapało tego. To nie łapało tego. A nie, trójkę też masz. Okej, czyli ten ma też to. To dziwne. To czemu nie było w telewizorze? Były tylko kanały TVP. A nie, no to widzisz, to ten miał. Tu miałeś Polsat mieć z tego samego nadajnika. To czemu nie było? Może nie były skonfigurowane. Daj, szukaj listę kanałów? Może on tego chciał, TVP. Właściciel. Nie, bo było tak, że szedłeś kanałami i jakby przewijało ci od początku. Że nie było więcej kanałów. Zobacz, ile nadajników ma MUX 1. No, MUX 1 a ile ma MUX 3. No, okay. Tu jest TVP. A pokaż teraz MUX 2. Nie, bo MUX ten się liczy najbardziej, bo tu masz TVP. To okej, okay, to 1 i 2 mają te same, widzisz? Okej. Okay. Tyle te same, ale 3 jest najwięcej. Ja myślę, że ludzie tak naprawdę nie potrzebują kanałów regionalnych. Co tam jest ciekawego na kanałach regionalnych? Właśnie to nie, to jest właśnie złe myślenie. Właśnie co się tam kanały ogląda? Regionalne moim zdaniem są ważne. No i co się tam mówi? One ci pokazują to, co się dzieje w twoim regionie. To, że ty tego nie oglądasz, to nie oznacza, że dla ludzi to nie jest ważne. Uważam, że dobrze działająca telewizja regionalna by się przyczyniła tylko na plus. No dobra, czekaj, TVP czy Rzeszów. O, ekspres regionów, wiesz, to takie rzeczy, które się dzieją w regionie są ważne i fajnie, że można sobie zobaczyć telewizję swojego regionu. No i tak, Włod, to... I ty to mówisz, ty, który gada ciągle o Robczycach, że w Robczycach to i tamto i... No ja. No to w Robczycach tak, bo to masz kanał TVP, TV Robczyce, który dotyczy tylko Robczyc, a tu masz, stary, z całego regionu, mam wrażenie, właśnie, wiesz... Ale czy co chwilę się dzieje coś tak ważnego w Robczycach, żeby robić o tym materiał? No nie. Czyli ty byś zostawił regionalną? Oczywiście, że tak. Ale rzeczywiście, ja bym ją rozwijał, żeby była fajna, żeby była ciekawa, żeby dawała informacje z regionu, które są interesujące i ciekawe. W każdym razie dużo TVP oglądałem przez majówkę, muszę ci powiedzieć. Nigdy w życiu chyba tyle TVP nie obejrzałem. Wiesz co obejrzałem na TVP? To dobre słowo chciałem powiedzieć, bo od tego moim zdaniem TVP powinna być. 3 maja leciał Pan Tadeusz, sobie obejrzałem 3/4, bo włączyłem, w pewnym momencie leciał. I powiem ci... Fajnie. Pan Tadeusz dobrze wygląda. Jako film. W sensie naprawdę, obrazek, naprawdę dobrze mi się Pan Tadeusz... Jak już zaczęliśmy oglądać, to obejrzeliśmy do końca. Cały film. Jak zaczniem czuć... Tak całe szelmostwo się zwali. Zdziwiłem się, bo myślałem, że będzie strasznie przaśny. No wiesz co, no... I że w ogóle out of date, a na super się oglądał do końca. I Pan Tadeusz jest strasznie wkurzający. No wiesz co, no... Bo on ma być takim rozkojarzonym chłoptasiem, który nie wie, czego chce. Tu Telimena, tu Zosia, tu nie wiadomo, do której się bardziej chce przykokosić, jest jedną i drugą, bo chciał, och... It's true. Wkurzający Pan Tadeusz strasznie, ale to już tak miało być. Co ty masz na głowie? Ty wyglądasz, jakbyś dopiero z barłogu wstał, no. Dziękujemy wam bardzo, dajcie znać PiS. I który MUX odbieracie? Który MUX odbieracie, czy macie wszystkie kanały, bo ich jest łącznie około 30, tych darmowych. I dajcie znać, czy oglądacie
A jeśli nie, to co musiałoby się wydarzyć, żebyście oglądali TVP3? Regionalną. Regionalną. Jakbym był dyrektorem programowym telewizji regionalnej jakiejś, to się zastanawiam, co bym tam dał ludziom do oglądania. Czy już ci mówię. No, jeżeli masz... Poza wydarzeniami typu, że jakiś jeżeli event. I tak wiesz, że ta telewizja trafia do starszych osób, bo telewizja generalnie trafia do starszych osób. No to wiesz, no to ale wiesz, ale wiesz, dyskusja, bo ja teraz pytam młodych. No, w porządku. I większość z nich powie, że w ogóle nie ogląda, prawda? Tak. No, ale... Ale telewizja jest. Istnieje jako medium. Ale to tak mi mówisz teraz, że miałbym zaprogramować to tak, że tylko głównie do starszych ma docierać? No, próbowałbym dotrzeć do młodych, ale umówmy się, wiem, że to raczej to jest trudne. Jak młodzi z YouTube'em, TikTokiem, z wszystkim VOD mają oglądać ten materiał? No to w takim razie, jeżeli do starszych, to próbowałbym znaleźć taki content, który starszych zainteresuje i im coś regionalnego przyniesie, co im się przyda. Co im się przyda? No, proszę bardzo, informacje o... rzeczach związanych ze zdrowiem byłyby na pewno na samej górze. I nie ma tego na innych kanałach. Regionalnie. A co, czyli, zobacz, zdrowie jest regionalne? Jesteś emerytem, który mieszka w Rubczyce. Wyobraź sobie, jesteś 70-latkiem, który mieszka w Rubczyce. I nie mam internetu, włączasz telewizję, mam tylko telewizję. Umiesz coś tam sobie poklikać, ale... na to, że mam tylko telewizor. Masz tylko telewizję. Tak. I na TVP regionalnej na przykład ci mówią, darmowe badania wzroku dla wszystkich osób powyżej tego i tego wieku odbędą czyli ogłoszenia. Się tu i tu. Ogłoszenia. Załóżmy, że jest program dla seniora, który leci codziennie o 18 i mówią ci, że zapraszamy seniorów co środy na zajęcia tańca do domu, do MDK-ów Rubczyce. Okay. Znowu, trochę ogłoszenie, ale można zrobić z tego materiał. Jak się ci seniorzy bawią, aktywizujesz tych ludzi. Jest dużo rzeczy, których dobrze można zrobić w TVP regionalnej. No ja myślę, że ty to czujesz bardziej niż ja. Ty byś totalnie dałoby się zrobić coś w TVP regionalnej. No i agrobiznes oczywiście musi być, ale to wiadomo. Dobrze, drodzy państwo, bardzo wam dziękujemy. To była telewizja regionalna lekko stronnicza, która nadaje na trzęsienia cały kraj i poza jego granice. A od teraz i my. I wy. I wszyscy. Jesteście. Lekko. Stronniczy. Do widzenia. Sayonara.